Dzisiaj odbywa się gala ekozabawki. To jest zwieńczenie tak naprawdę konkursu, który odbył się w kwietniu. Wszystkie przedszkolaki chorzowskie nadsyłały pracę albo przywozili pracę do integracyjnego przedszkola numer 12, gdzie właśnie odbywały się tak naprawdę obrady jury w kilku kategoriach, bo te ekozabawki i przetworzone tak naprawdę ideą jakby całego tego konkursu jest to, żebyśmy powtórnie śmieci wykorzystali albo też surowce naturalne. Bardzo mnie cieszy ta inicjatywa, szczególnie w dobie tego, co w tej chwili dzieje się na świecie. Myślę tu o globalnym ociepleniu, o tych wszystkich takich działaniach wymuszających na nas pewne kwestie związane z ekologią. Po drugie, uważam, że jest to bardzo fajny sposób na to, aby rozwijać dziecięcą kreatywność. Przy wykorzystaniu już istniejących produktów, artykułów, które nadają jakby im drugie życie. Myślę, że należy tę inicjatywę kontynuować i pozostaje mi tylko przyklasnąć tym działaniom. Są tutaj ekoroboty, są ekogry planszowe, są ekomaskotki, są mini ekogry, edukacyjne gry, więc jest mnóstwo rzeczy, które możemy wykorzystać i możemy się zabawić. To też jest, myślę, że taka nowość dla przedszkolaków, bo raczej myślę, że mało dzieci się porusza w takiej koncepcji, że gdzieś tam może naprawmy tą zabawkę albo wykorzystajmy ją powtórnie. Niekoniecznie, a tu mieli świetną zabawę zarówno z nauczycielem, zarówno z rodzicem, bo te zabawki były różnie wykorzystywane, więc myślę, że jakby możemy być dumni z chorzowskich przedszkolaków, że wykonały takie piękne prace. Bardzo ciekawe pomysły, tak jak mówię, bardzo kreatywne, miłe dla oka, a przede wszystkim ekologiczne. Zaczniemy całą galę od pokazu ekomody, które wykonały dzieci z integracyjnego przedszkola numer 12 imienia Marii Montessori w Chorzowie, które też mocno przygotowywały się do tego, żeby wykorzystać śmieci, ale na inny sposób, nie zabawkowy, tylko właśnie w postaci stroju.